Szanowni Państwo, chciałem tutaj parę słów powiedzieć w dniu, który jest dla nas bardzo uroczystym dniem. 5 sierpnia 1944 roku, gdzie w tym miejscu, gdzie Państwo stoją, w tych ogródkach tutaj na ulicy, toczyła się bardzo duża walka o pałacyk Michla. Więc tutaj była taka historia, że głównodowodzący niemieckimi siłami miał w swoim planie przerąbanie się ze wschodu na zachód przez ulicę Wolską. Ta ulica miała wówczas szereg barykad po drodze, które były zbudowane z starych tramwajów, które były zbudowane z różnych części chodników i jakichś starych płyt, żelazstwa, szyn kolejowych i tramwajowych, i były bardzo trudne tak samo do czołgów, które nie mogły przejechać przez te barykady. Nasz pałacyk Michla, który myśmy okupowali od 3 sierpnia, był idealnym miejscem, żeby nieprzyjaciela oszukać i wygrać bitwę z nim. Warunki były bardzo dla nas trudne, nie było nas dużo, mieliśmy dobre uzbrojenie, grupa szturmowa, i mogliśmy sobie częściowo dać radę. Ale tutaj była kwestia, że tradycyjna historia była wojskowa, oszukać nieprzyjaciela i wygrać bitwę. I to się stało. 3 sierpnia zajęliśmy pusty ten dom, rezydencję Michlerów. Była ona dosyć dobrze umocniona przez nas. Przez 2 dni nie było żadnego oficjalnego ruchu w dzień, tylko w nocy. I nieprzyjaciel, mimo że był kilometr od nas, czy ileś tam metrów, nie wiedział o naszej egzystencji. I to właśnie dało nam wielki sukces. 4 sierpnia był relatywnie spokojny dzień. Muszę o tym opowiedzieć, bo to jest dosyć ważna część tej historii. Mieliśmy wieczorynkę, jedyny dzień spotkania czy wieczór. Było nas dosyć dużo osób, zaprosiliśmy kolegów i koleżanki z innych kompanii i oddziałów. Było troszkę picia, troszkę kanapek i dużo śpiewu. I tu właśnie w tym dniu Dziutek Szczepański skomponował piosenkę Pałacyk Michla, Żytnia Wola. Stał przy pianie i grał bardzo dobrze melodię dopasowaną do słów, a my wszyscy zaczęliśmy śpiewać. Ta piosenka Pałacyk Michla, Żytnia Wola przeszła przez powstanie, przeszła przez okupację, przeszła przez okres PRL-owski i dalej jest śpiewana dzisiaj, grana, i wszyscy znają tę piosenkę. Ona dołożyła dużo popularności do naszego oddziału i została naprawdę piękną pamiątką do dzisiejszego dnia. I ona była skomponowana na pianinie, które stało tutaj, gdzie ten kamień jest. Była część salonu Michlera na 1. piętrze i architekci, którzy budowali ten kamień i ten tutaj kawałek skweru, wymierzyli dokładnie, że tam właśnie w tym miejscu stało te grand piano w czasie tego wieczoru 4 sierpnia 1944 roku. 5 sierpnia niestety nie był już spokojnym dniem. Placówka była okrążona powoli przez zbliżający się oddział naszego najgorszego wroga, batalionu Dillenwagera, który składał się z kryminalistów,
z ludzi wypuszczonych z więzień i poprawczych domów, złodziei, kłusowników, którzy świetnie strzelali i bardzo dużo nam robili szkody. Dillenwanger słynął z morderstw, był jednostką, która była stworzona w 1941 roku, miał kolosalną zaprawę w walczeniu z partyzantami i z nieprzyjacielem na rosyjskim froncie i tutaj był używany na całą parę. Mordował dzieci, kobiety, starców, mordował doktorów, chorych ludzi w łóżkach, krew mieli do łokci. Nie było dla nich u nas żadnego takiego uczucia ludzkiego, także szereg tych gości w czasie bitwy, którą zaraz będę Państwu opowiadał, robiła to, że zdychali na ulicy i nie dawaliśmy im żadnej pomocy. Ten batalion Dillenwanger prowadził ten kondukt atakujący właśnie ten sektor ulicy Wolskiej i przez głupotę stanął pod naszymi oknami. Nasze okna otworzyły się i co mieliśmy do dyspozycji? Maszynowe pistolety, parę karabinów MG-42 szybkostrzelnych niemieckich. Mieliśmy tak samo dane nam do pomocy dwa miotacze płomieni, szereg granatów i mieliśmy zrzutów trochę amunicji, która nam bardzo pomogła i tak samo jednostkę Piat, która była rusznicą przeciwpancerną, bardzo skuteczną na niszczenie czołgów czy samochodów pancernych czy bunkrów, ale niestety mieliśmy ograniczoną ilość amunicji i trzeba było ją szanować, bo nie było możliwości uzupełnić. Ta grupa, która stanęła pod oknami, była dosyć liczna. Pierwsza jednostka, która szła w marszu bojowym, składała się mniej więcej z kompanii piechoty, bez pancernego wsparcia. Wymietliśmy ich dosłownie zupełnie. Bardzo mało z tych żołnierzy Dillenwagera mogło uciec. Bardzo dużo było rannych, umierali, krzyczeli o pomoc, której nie dostawali, ale dowódca, który dowodził tą kompanią, czy jego zastępca, otworzył świece dymne, uratował tych resztki, tych, którzy byli ranni i wycofał się zupełnie. Był spokój, nie było nic. Broń zebraliśmy z ulicy, było dużo broni, nie mieliśmy strat i był bardzo dobra atmosfera, zrobiła się, był duży ruch naokoło i wszyscy mogli podziwiać, że ten nieprzyjaciel, który tak dumnie nas zniewolił, wsadził w kajdany i był naszym panem, Herren Volk, Volks niemiecki, tutaj leżał w brudzie, zdychał i to nam dało dużej pomocy. Dużej pomocy moralnej i to uczucie, że się zwycięża tego nieprzyjaciela okrutnego, który mordował ludzi 5 lat tutaj w czasie okupacji, dało nam bardzo duży taki bodziec ostrogami, tak jak się konia, bo ostrogami dobrego daje mu parę ostróg, zaczyna galopować i myśmy zaczęli galopować też. Drugi szturm, który był przeprowadzony, nie tylko zmienił taktykę walki, ale zmienił tak samo części, które były używane. Do niego dołączyły elementy pancerne dywizji spadochronowo-czołgowej Hermann Göring Dywizja, która była świetnie wyposażona w najnowsze czołgi typu Panther i Tigris i oprócz tego posiadała szereg starszych czołgów też z kaliber artyleryjski był mniejszy, 75, a Pantery i Tygrysy miały 88. 88 działo
czołgowe, szybkie, należało do najlepszych dział, jakie były prawie w II wojnie światowej używane. Szybkość była duża, przebijanie pancerne kolosalne, załogi te czołgowe były wyszkolone tak jak łodzi podwodnej, każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział, każdy ruch, czy to był radiooperator, czy to był dowódca czołgu, czy to był kanonier, czy to była osoba, która pomagała amunicję wyciągać z luk. Każdy znał robotę. Koordynacja między czołgami była wspaniała, radiowa. Do tego były jeszcze telefony komunikacyjne na tyle czołgu, gdzie grenadierzy pancerni, którzy wspierali ataki i dawali oko do czołgu, bo czołg może tylko dobrze się operować na peryskopach, ale boki i tak dalej są bardzo trudne do obserwacji, to używali piechotę pancerną, która towarzyszyła czołgom i mogła się komunikować przez te telefony na tyłu czołgu z dowódcą czołgu, który komunikował się ze swoim dowódcą i była koordynacja pancerna. Te czołgi bardzo umiejętnie operowały, nie tylko były niebezpieczne i miały wspaniały ogień i bardzo dobre dyrektywy ognia czy operacji pancernej, więc tutaj była ciekawa zabawa. Czołgi stały gdzieś 300 metrów, otworzyły ogień pojedynczo z armat z 88. Myśmy mieli bardzo dobrą bramę na pałacyku Michla z blachy. Wspaniała brama była, byłem z niej dumny. To ta brama po kilku pociskach, które były wystrzelone z grupy czołgów, trzech czy tam czterech, pofrunęła tak jak pudełko od zapałek. Tutaj zaczęli operować w ten sposób, że wiedzieli, że my posiadamy jakąś broń przeciwczołgową, trzymać się trochę dalej, nie dać się zabić, ale rąbać i wywalać kawałki budynku, okna, bramę, drzwi i inne rzeczy. I do tego szukać sobie miejsca, żeby wjechać na podwórko i zacząć nas wykańczać od tyłu. To się stało. Odparliśmy ten drugi czołgowy i piechoty pancergrenadierów i driwagera z dużymi stratami, ale mieliśmy pomoc, bo była grupa dużo mniejsza od nas w fabryce tutaj z tyłu, za naszymi plecami. Franaszka, która miała trochę maszynowych pistoletów, trochę krótkiej broni, granaty, butelki zapalające, ale był krzyżowy ogień z tej i z tamtej strony. Trzeci szturm był trudniejszy, więcej rannych było, amunicja zaczęła się wyczerpywać, czołgi zaczęły już operować od tyłu. Musiałem powoli się wycofać z głównego domu i zacząć walczyć ze szpichlerzy. Szpichlerze wyciągowe były pełne worków z mąką, miały elektryczne windy, były dobrym miejscem do ukrycia się. Jedyny błąd, który ja widziałem w tej operacji, był taki, że była częsta salwa z karabinu maszynowego czy z czołgu i wtedy połowa załogi, która tam była, tutaj jest jedna z łączniczek, która była właśnie w tych młynach parowych ze mną razem, pani Misikowska, major, która przeżyła to, a po lewej stronie tutaj koło pani Zofii Lazor jest drugi kolega, major, który był tak samo ze mną w czasie tej operacji. Niestety opatrzność boska nam pozwoliła być na tym świecie, z czego jestem bardzo szczęśliwy, ale nasze resztki, które do ostatnich chwil
był jeszcze i mógłby wziąć udział w tej uroczystości, niestety zaczynały schodzić z tego świata. Także tutaj jest coraz nas mniej, nasze szeregi się zmniejszają, ale jestem szczęśliwy, że przeżyliśmy ten 70. dzień, rok, przepraszam, jubileuszu, który nam daje dużo takiej historycznej tradycyjności w nas i przyjemności, że coś zrobiło się dla ojczyzny i że my żyjemy. Czwarty szturm jeszcze gorszy był, ogień ze wszystkich stron, amunicja prawie skończona, trochę było jeszcze, nie było można liczyć na żadną pomoc, bo nie było, bo kartki pisałem i chciałem, prosiłem i błagałem oddziały naokoło, a każdy wytłumaczył się, że nie ma i nie może. Chce, ale nie może. Także dowódca batalionu, widząc tą sytuację, rozkazał, żebyśmy się wynieśli stamtąd i zmienili taktykę, walcząc, idąc Polską w dół. I to zrobiliśmy. Walczyliśmy w szeregu domów, walczyliśmy na brygadzie, na barykadzie długi czas. Później był odpoczynek na Gęsiówce. Były momenty jedynie, kiedy można było po kilku dniach zdjąć buty i coś zjeść, bo nic prawie nie jedliśmy, mało było jedzenia. Ludzie zasypiali na stojąco, załoga była bardzo wyczerpana nasza, coraz więcej rannych, coraz więcej umierało na stanowiskach, byli zabici, ciężko ranni. Także tutaj nie była kwestia, tak jak mieli Niemcy, jedna załoga odchodziła, zastępcza przychodziła, jedzenie było zrobione i przywiezione, amunicja była pełno transportowana i ludzie mieli noc, gdzie mogli się przespać, myśmy tego nie mieli. Zmęczenie było ponure i bardzo trudne do wykonania dalszych rozkazów. Dalszy przebieg tych walk, które były, był duży element nas zabity na cmentarzu ewangelickim, augsburskim. Mieliśmy dobre okresy przedtem parę dni, w dniach 6, 7 do 8. I niestety 8 był tragiczny dla mnie, bo będąc na cmentarzu ewangelickim z grupą szturmową, którą dowodziłem, byliśmy się między grobami, mieliśmy nieprzyjaciela, który się umiał bardzo dobrze ukryć, okrywał się kawałkami drzewa, liściami, nie było możliwości poznać twarz, bo były pofarbowane. Snajperzy siedzieli bez ruchu długi czas i polowali na pojedyncze osoby, a szczególnie na dowódców. Ja dostałem postrzał od takiego snajpera wyborowego strzelca w brodę. Byłby mnie zabił, bo by mi wyszedł tyłem, ale w tym momencie głowę przekręciłem, nie wiem co to było, cud nad Wisłą się stał i kula wyszła bokiem, ale to nie było takie ładne, bo to było paskudne, wisiało mięso w kawałkach, szczęka była już zupełnie zrujnowana. No i właśnie tutaj mój towarzysz broni, pan major Zbigniew Rylski, był obecny przy tym, jak ja byłem ranny i ewakuował mnie do szpitala i wyciągnął mnie spod ognia nieprzyjaciela. Jestem do grobowej deski wdzięczny za to. Byłem już wyeliminowany z dowodzenia i z walk. Byłem zły, że nie mogę dalej walczyć, bo chciałem więcej bić się za ojczyznę i coś dobrego zrobić, ale niestety ta rana była taka ciężka,
że nie byłem w stanie nic więcej zrobić. Walki były trudne dalej. Harrison się wycofał, później z woli, przeszedł na inne odcinki, walczył dalej bohatersko do końca powstania. Te 63 dni Parasola zostały uhonorowane, że batalion otrzymał Krzyż Virtuti Militari, złożony z bardzo dzielnych ludzi, złożony z akademickiej młodzieży, gimnazjalnej, licealnej. Miał w sobie elementy bardzo patriotyczne, podziwiałem ich, bo tutaj przyszedłem z partyzantki do Warszawy i byłem dołączony do batalionu Parasol. Byłem dumny z tego batalionu i jestem dzisiaj też. Więc uważam, że ten batalion Parasol w moich oczach wypełnił swój obowiązek i bił się dzielnie. I tak samo sanitariuszki i łączniczki też okazały bohaterstwo oprócz żołnierzy. I tutaj była ciekawa rzecz, którą zawsze myślę o niej, że to, co najważniejsze człowiek ma, życie, musieli ofiarować na ołtarzu ojczyzny, jak to było potrzeba. Jestem wdzięczny i dumny moim towarzyszom broni i tak samo podzieliłem się fragmentami tymi, nie można więcej opowiedzieć, bo to by trwało za długo. Dziękuję Państwu za przybicie, dziękuję za to, że dzieliliśmy razem ten dzień honorowy dla nas, który tu jest opisany na tym pomniczku. Będziemy pamiętali go zawsze co roku i składali kwiaty i będziemy myśleli o tych, którzy zginęli. Dziękuję.